Natomiast ja i wielu moich kolegów tak, nie traktowaliśmy Związek Zawodowy Solidarność, Solidarność jako stricte związek zawodowy. Dla nas to jednak był ruch społeczny i mój osobisty wybór łączył się z nadzieją, że będzie można realizować cele polityczne, a nie związkowe w ramach tego związku, bo innej możliwości nie było. Także dla mnie osobiście i też chyba dla wielu osób to było czymś w rodzaju takiego, powiedzmy, rzacu działalności politycznej. Może nie rzacu, ale w każdym razie instytucji, w której można było pokłócić się, porozmawiać o przyszłości Polski, a nie tylko załatwiać sprawy związkowe, tak jak to kiedyś było.